Pani Magdo, no właśnie, pani dała się namówić swojemu synowi do wzięcia udziału w dość takim specyficznym show. I nazywa się koszmarnie, ponieważ ja nie czuję się starszą panią, więc już mnie tu obrażają na samym początku. No i udowodnię, że nie jestem starszą panią. Czy było jakieś zadanie, którego się pani nie podjęła? Ja nie podejmę się żadnych zadań, które mi się nie podobają. Czyli pani jest taka stanowcza tutaj. Po prostu po kuchennych rewolucjach jestem lekko, mam lekką awarię nogi, w sensie takim, że mam skręconą kostkę i czasami ten ból wraca i nie wszystko mogę robić, ponieważ powierzchnie na kuchennych rewolucjach są tłuste, a moje buty często oblodzone. Tak naprawdę nigdy nie byłem na wycieczce z mamą, tak żeby z nią spędzić czas i żeby się z nią zmierzyć, żeby poświęciła mi uwagę, żebym ja jej poświęcił uwagę, więc jest okazja i chcę jej pokazać super miejsca i chcę trochę ją przyprawić o zawrót głowy, więc jest to świetna okazja, żeby naprawdę spędzić fajnie czas.